Witam wszystkich na archiwum. To jest Arkania Upadek Setarif, dodatek. W sumie nie wiem, czy to jest samodzielny dodatek, czy trzeba mieć podstawkę. W każdym razie dodatek po przejściu już Arkanii. Kocika 4! To będzie się opierał ten dodatek tylko o akcje związane z miastem Setarif. Ja odpalam nową grę. Wczoraj sobie ściągnąłem ten dodatek i zrobiłem mniej więcej tutaj ustawienia wszystko na... Bo narzekaliście, że słaba grafika. Teraz ustawiłem prawie wszystko na... No, może nie max, ale na wysokie. Zobaczymy, jak gra będzie się zachowywała. Najwyżej będziemy w trakcie rozgrywki to zmieniać. No i rozpoczynamy. Nie gramy na tym gotiku, zagramy sobie na tym wysokim. A, i teraz tak. Gra polega na tym, że nasza postać nie jest rozwijana od początku, tylko my tak jakby możemy sobie po prostu już w trakcie jakiejś rozgrywki kontynuować. Podobnie było na przykład z Wiedźminem, jak wychodziły dodatki, to można było grać od początku, ale można było też stworzyć już taką spersonalizowaną postać, jedną z trzech powiedzmy możliwych. Znaczy akurat w Wiedźminie to już mieliśmy postać na jakimś poziomie. Dobra, i teraz jest mag, wojownik, łowca. Można by było zagrać magiem, można by było zagrać łowcą, ale zagramy wojownikiem, no bo graliśmy w podstawce wojownikiem. Lord Baldin! Już po nim! Ślepy nie jestem! Biegiem! Morgan! Dalej! Spróbuj dotrzeć do Torniary! Jak to? Sam? Biegiem, Terek! Biegiem! Karella. Wiadomość. Dla Robara. Dobrze cię znów widzieć. Potrzebujemy cię. Co się stało? Mam złe wieści z Setarif. Posłaniec był ledwo żywy. Mamrotał coś o jakimś demonie i o tym, że Karella, córka Etorna VI, potrzebuje mojej pomocy. Córka twego wroga prosi cię o pomoc? Też bym nie ufał temu posłańcowi, lecz jak wytłumaczyć erupcję wulkanu? Zacząłem się zastanawiać, a do Setarif posłałem swych przyjaciół, aby sprawdzili sytuację wśród żołnierzy. Diega, Miltena, Lestera i Gorna. Martwię się o nich. Teraz to także moi przyjaciele. Za twym pozwoleniem wyruszę do Setarif i spróbuję ich odnaleźć. Takie wprowadzonko. Teraz jest pytanie, czy ja mogłem wczytać sobie save'a mojego z Arkanii? Pytanie właśnie. No bo tak, my rozpoczynając tutaj, zobaczcie, mamy taką postać. O, tak to wygląda. Proszę bardzo. W ogóle dostajemy już takie domyślne wyposażenie. Czekajcie, tylko sobie full screen. I tak, o. I zobaczcie, i mamy już ten, domyślną postać, która już jest naumiana pewnych skilli. Bla, bla, bla. I zobaczymy, czy możemy wczytać. Dobra, to wyjdziemy do menu głównego. Hopsa. Nową gra, wysoki i wczytamy. Ze wczoraj. Okej, tutaj. No i zobaczymy, czy to tak zadziała. Zdobyłeś projekt przedmiotu. O! Dobra, no to elegancko. To kontynuujemy z naszą postacią. I to mi się podoba. Okej. Więc tak, to wygląda w ten sposób, że jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj, w tym miejscu. I rozmawiamy sobie tutaj no, z panem Wilbrechtem. Dobrze. Wielki mistrz Ningal chciał, żebym coś ci przekazał. Co? Czeka na ciebie w puszczy na południu. Szykuje tam zaklęcie teleportacyjne. Teleportacyjne? Po co? Zeszłej nocy strumień lawy całkiem nas odciął od Setarif. To czemu Ningal nie rzucił zaklęcia od razu w twierdzy? Wielki mistrz ciemności nie uznał za stosowne wtajemniczyć mnie w swe mądre plany. Najlepiej sam go zapytaj. Co znajdę na obszarze Torniary? Drzewa, krzaki i trawę, a na południe stąd kilka nędznych gospodarstw. Nic istotnego dla twojego zadania. Dobra.
Tutaj wyszliśmy za tej bramy i możemy sobie iść. Nie wiem, no i tak, ustawiłem tą grafikę, żeby była trochę lepsza. Nie wiem, czy to jest widoczne. Może faktycznie trochę lepiej. I tak wam będzie trochę tutaj obcinał bitrate. Switch. Dobra, i teraz tak. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy nam się coś zmieniło? Dobra. Idziemy. I zapisujemy sobie. Lecimy z tematem. Chodź tutaj. No cholera. To jest opętany ścierwojad. To niezłe opętanie on zaoferował. Nie wiem, czy w tym dodatku w ogóle się opłaca bawić w jakieś takie lutowanko i tak dalej. Mamy tutaj gospodarstwo. Siema, Fefer. Porozmawiajmy z gościem. Przybywasz z Torniary? Jesteś jednym z myśliwych Trzeba króla? Głośniej to zrobimy Skąd zaraz. Taki pomysł? Poszedłem do bramy miejskiej i powiedziałem strażnikom o tych wilkach. Miałem nadzieję, że przyślą pomoc. Jakie wilki? Może coś na to poradzę. Jakie to wilki? Powiem tak. Wilki od zawsze były u nas w dolinie, lecz coś się w nich zmieniło. W jakim sensie? Dawniej zdarzało im się pożreć kilka kurcząt albo jakąś owcę, a teraz wtargnęły do mego domu, prawie zabiły mi żonę i służącą, a te ich ślepia... Co z nimi nie tak? Lśnią niczym rozszatane węgle. Pewny jesteś? Widziałem to, jak mi bogowie mili. Gdzie teraz są te wilki? Napadły na nas znów kilka godzin temu, lecz zdołaliśmy je odpędzić. Pobiegły na wschód, Armin van w kierunku starej wieży. Muszą być gdzieś tam. Rozumiem, że ta wieża w tle. Okej. Dobra. No i wilki musimy nadupić, no. Zobaczymy, czy, kurde... Głośność ogólną zrobimy głośniej, to wtedy będzie wszystko. Tutaj troszkę ściszymy. Muzyka może być... No, ta muzyka jest całkiem dobra w tej Arkanii, muszę powiedzieć. Zresztą w gotikach wszystkich. Pewnie jedna osoba robiła, mimo że inne studio to pewnie wynajęli ją, żeby... No i patrzcie, to jest wilk z questem, nie? Wilk demon! Jezus Maria. W ogóle system walki w tym... Ja już to mówiłem wczoraj. System walki w tej Arkanii jest najlepszym systemem z dotychczasowych gier z serii Gothic. Mimo że... No dobra, już tam się nie upierajmy, czy to nie Gothic, czy to Gothic. Po prostu jest tutaj najlepszy system. Przerwał. Jajowód. Rób kombo z bronią, ten grat ciosów. Tak, ja właśnie próbuję teraz zrobić. Jeszcze został wilk. Ty, on... Fajnie nawet, patrzcie, wilki gonią, kurde, inne zwierzątka, no. Tylko tu się nie da takiego combo zrobić, bo te wilki nie mają aż tyle zdrowia, żeby przyjąć taką ilość. Dobra, tu będzie ciekawie teraz. Ty co, owco? Ty
wysiłek w trakcie walki. Owca mnie broni. Co z tą owcą? Me. Dziewięć na 12. Gdzie jeszcze są wilki? Wejdziemy sobie na starą wieżę. Łuk 55. O cholera. Zdecydowanie najlepszy do tej pory. Kopsa. Owca Boża. Nie wiem, gdzie jeszcze mogą być te wilki. Tutaj. Czy były już w mieście jeszcze? Nie, dopiero rozpoczęliśmy dodatek przed chwileczką. Więc tak naprawdę jeszcze nie trafiliśmy w najważniejsze miejsce. Wracamy. To jest ten gościu. Myk. Zabiłeś wilki? Owszem, wilki nie żyją. A wasze gospodarstwa znów są bezpieczne. Dzięki ci. Dzięki ci. Proszę. To dla ciebie. Niewiele, ale może ci się przyda. Da. Symbol bogini jakiś dostałem. Bransolata zaręczynowa dla Ivy, to jest ta nasza narzeczona, którą nam zabił. Ale myśmy na szczęście się zajebiście zemścili. Zdrowie 50 ma na pancerz. Dobra, weźmiemy. No i idziemy. Dobra, jedna rzecz mi się nie podoba. Bo musimy tu jakoś dotrzeć, nie? Jest plaża. Tutaj chyba się nie wchodzi do góry. Prajzyna, czekajcie, tutaj są, o, widzicie? Tam jakieś chatki. I jakaś jaskinia boża. Chodź tu, jaszczurze. Przywalę. To są kurde zajebiste żółwie morskie. Kurde, jakieś jaszczurzyce tu są. Ja
stany jaszczur. To nie jest jakiś tam, wiecie, byle jaki. To jest, kurde, jaszczur opętany. Siup. Właśnie nie wiem, czy tutaj, kurde, Konon nie żyje. O, lerka, tutaj sobie coś. Budowanko, zbieranko przedmiotów, tu jakaś kiełbaska, co to jest? Tarcza, łuk, 54, a my mamy jaki? A ten ma jeden mniej obrażeń, ale czy on na przykład mi oferuje jakieś fajne rzeczy? Łuk niepokoju, zaklęty łuk. Umiejętności magiczne. No nie, no lepszy. Tak, Dawidek przejął, kurde, kontrolę nad światem. Gniew berserkera. Czekajcie, coś jest nie tak. Czekajcie chwilkę, bo rozbudzony gniew Innosa daje obrażenie dodatkowe 250 szansa. Ale patrzcie, jest znerfiony. Przecież ten miecz miał 63 obrażeń w podstawce. A teraz go specjalnie chyba znerfili, żeby korzystać z nowych broni. No dobra, no to używajmy tego, no. Będzie ciekawiej. A myślałem, że już zamknęliśmy temat pasterza. Nie, nie zamknęliśmy tematu pasterza jeszcze. O, zajebiście! On ma szansę na sparaliżowanie wroga. O, to jest dużo lepsze niż dodatkowe obrażenia. O, tam wulkan, zobaczcie. Wulkan, moi drodzy, kurde, lawa wypłynęła. I sparaliżowany i nic nie zrobi, i kurde overpower. To jak Wiedźmin, że się turla, ta... Wiedźmin, bo się turla i Dark Souls, bo ma zbroję i się turla. Tutaj są jakieś jaskinie. Czekajcie, ubijmy tego frajera. Wchodzimy tutaj, zobaczymy co się wydarzy.
powodu te jaskinie tu dodali. Jak wyglądają podziemia? Jakbym wybrał łucznika, to by była straszna nuda, bo właśnie tak by walki wszystkie wyglądały. Ten bąkol tak cicha? Co wy gadacie? Ja jestem cicho w stosunku do gry? Może trzeba ją wyciszyć trochę. Paszcza demona. Uj. Zobaczę w ustawieniach, czy czasem mikrofon nie ściszył mi się. A! To wiele wyjaśnia. Dobra. Dobra. Już jest. Wszystko dobrze, tak? Nie jest super głośno teraz chyba, nie? Po prostu jest głośniej. Ogłuchłem. No ja to przepraszam. Coś tam migowym pokazałem, że mi bardzo przykro. We understand. Opętani są wszyscy, to jest w ogóle ciekawe. This is very ciekawe. Muszę odskoczyć. O, jak fajnie teraz kombo wlazło. Level up. Ding 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 ding. O cholera. Szmaragd. Czekajcie, musimy to wymienić tutaj, patrzcie. Karwasz barabasz. Mogli przynajmniej jakieś skille inne dodać tutaj.
kiełbasa. Kiełbasa, browary i inne towary. Ja tobie narodzie, kochany, dam. La 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 la. Dobrze. Kiełbasa. Dobra, wychodzimy stąd. Co to jest za wyjście? Jeszcze jakaś jaskinka? A, to taka malutka. Można z łuku? Dobra. Idziemy stąd. Wszystko porobione. A, jeszcze tu. Dobra, i teraz, moi drodzy, idziemy do góry i w kierunku tego wulkanu. Musimy w końcu do tego miasta dotrzeć. Tytułowego. No jednak ta woda to jest taka żenująca tutaj. Tekstura. Ale to co zrobić. Takie czasy były, nie? O! Chodź tutaj, ziombel. Pogadajmy. Ningal. To jest ten, kurde, czarnoksiężnik. Samą porę. Właśnie zakończyłem przygotowania. Skoro chciałeś przenieść mnie do Setarif, czemu nie rzuciłeś zaklęcia od razu w twierdzy? Twa wiedza magiczna nadal jest dość uboga. Przez obeliski, rzecz jasna. Nie można ich dezaktywować, nie narażając miasta na niebezpieczeństwo, a ich moc zakłóciłaby moje zaklęcie. Nie chciałbyś wylądować wewnątrz jakiejś góry, prawda? Rozumiem. Ale dobra, chcieli... To jest taki ukryty joke, że są bugi i można przejść przez tekstury. Raczej tak? Wolałbym samo tak. Nie jestem chodzącym teleportem. Zasięg zaklęcia może być bardzo różny, ale zadbam o to, byś nie ucierpiał. To pocieszająca myśl. Jeśli się boisz, to może idź nieco rozprostować nogi. Daj mi znać, jak będziesz gotów. No kurde, jestem gotów, ja ale pogadajmy. Do Setarif razem z resztą. Gdybyśmy wszyscy tam pognali, Torniara zostałaby bez ochrony. Milton bardzo chciał wyruszyć, więc w Torniarze zostałem ja z Merdarionem, aby wspierać króla. Co tam było przed wybuchem wulkanu? Gęsta dżungla, taka jak na południe od Setarif, ale lawa spaliła ją na popiół. Właśnie wybiłem watachy wilków, które chyba opętała jakaś demoniczna siła. Czyli to one. Co masz na myśli? Po erupcji wulkanu wyczułem silną obecność boskiej potęgi Beliara. Z początku była dość daleko, lecz potem się zbliżyła. To musiały być te wilki. I teraz już nie wyczuwasz tej boskiej potęgi? Wyczuwam, ale gdzieś z oddali. Płynie wprost z wulkanu, lecz także od strony Setarif. No nieźle. Czemu zawsze pomagasz mi w walce z własnym bogiem? Pomagam? Tak. No podejrzane, tak no. Tak ci się tylko wydaje. Zostawmy już ten temat. Jestem go... Po prostu rzuć to zaklęcie. Dobrze. Za chwilę będziesz w Setarif. Albo przynajmniej w pobliżu tego miasta. A zanim zapomnę, Merdarion prosił, bym ci to przekazał. Może na coś się przyda. Siup.
Shit! O cholera! Gdzie my jesteśmy? Co on mi tam przekazał? Kurde, przekazują mi jakieś mikstury, nawet nie potrafię przeczytać. Boski eliksir męstwa, może to? Chociaż nie, ja to już miałem. Dobra. No to, moi drodzy, jestem w podziemiach. Nie wiadomo, gdzie iść. Idziemy przed siebie. Coś mi się kojarzy ta miejscówka. Jak zaczynaliśmy grać Robarem, trójkę. Przepraszam, w tego, w Arkanie. To po podobnych tych się chodziło. Hopsa przez wulkan. Siup. Kurde, jak blokuje. O, zajebiście, obydwóch sparaliżowało. Tarczę zrobił ognistą. Dobra, dobra, nie ze mną te numery. Postać mi się upiecze w tej zbroi. No dobra, dajcie zjeść sobie obiadek. Śniadanie? Kurde, ja właśnie śniadania nie jadłem, fuck. Pięć posiłków dziennie. Potem będę musiał zjeść 3 obiady i 2 kolacje. Grając w gry bez zjedzenia śniadania? Toż to absurd. Ale powiem wam, że zakończenie tego. Zakończenie Arkani było bardzo niesatysfakcjonujące dla mnie. Bo ja nie zrozumiałem czegoś, że oni wyciągnęli demona, ale i co? I właśnie po to jest dodatek, żeby się dowiedzieć?
Mocni są. To była Arkania, czego się spodziewałeś. No właśnie... Kurde, ale ta gra nie jest aż taka zła, jak ludzie gadają. W sensie fabuła jest taka, kurde, z dupy, nie? Także nie wiem, tutaj wisi fabuła. Ktoś po prostu odpowiedzialny za tworzenie linii fabularnej do... No nie wiem, tu mi się tak wydaje, że chyba, kurde, olał sprawę. Ludzie zawsze gadają. Opętani. Halabarda. No ale gniew berserkera lepszy. Mimo że mniej obrażeń, to on jednak paraliżuje, to bardzo dużo daje. To jest tutaj. Dobrze widzę? A my powinniśmy, kurwa, tędy iść. Czekajcie, co to mi tutaj wyskoczyło? Kurwa! Informujemy, że za 3 dni mija termin badania technicznego pojazdu. Muszę na przegląd iść. Ja już mam rok samochód! O kurwa. I jeszcze, o nie, ała, a, aż mnie zakłuło mnie w sercu ubezpieczenie. Ajajaj. O kurwa. To ci tak przypomina o przeglądzie? Nie no, po prostu oni są sprytni, nie? Serwis, w którym byłem, tam się podaje numer telefonu kontaktowy. I już wiem, po co jest ten numer telefonu. Po to, żeby właśnie ci parę dni przed przypomnieć, że ci się kończy i żebyś poszedł znowu do nich, a nie poszedł do pierwszego lepszego. Ale jazda.
Dla mnie nigdy nie wysyłali. Aha. No to za, no wiesz, no systemu takiego nie prowadzą, ale z punktu widzenia... kurde, marketingowego, to jest bardzo dobre, że informują. Bo tak jak mówię, no na przykład ja bym się dowiedział... Mógłbym się dowiedzieć w dniu, albo nawet po przeglądzie, że już mi się skończył przegląd, że już go nie mam. I wtedy szukam pierwszego lepszego, jaki jest najbliżej. Żeby tylko go zrobić, nie? A tak... z nimi. Dobra, już znaleźliśmy prawie wyjście. Dwadzieścia minut do końca gry? Nie. Co to tutaj za ruiny jakieś rozwalone? Dobra, wychodzimy. O. No to tu jest Setarif. Dobrze wyszliśmy. Patrzcie to! Wulkan, para się unosi. O cholery, Amazonki! Duperki! A to feministki. Muszę ich uwolnić. Hopsa! Łupy! Dupy chyba. Ale śmieszny Dawidek. Pozwalają walczyć mężczyznom. O kurde, to jest wyspa Lesbos chyba. Feministki, mówiłem wam. Tak powinno być. Powinny być zsyłane wszystkie na wyspę jedną. Gościu, co one ci robiły? Ależ się cieszę, że cię widzę. Te durne baby całkiem powariowały. Reuter? Nie powinieneś być w Setarif? Przecież Diego mnie odesłał z pilną wiadomością dla króla. I to wtedy wpadłem na te szalone baby. Wiesz, mi było naprawdę niewesoło. Zupełnie ich nie doceniłem. Gdyby nie stały po stronie wroga, z miejsca zatrudniłbym je w gildii wojowników. Jaką wiadomość miałeś przekazać Robarowi? Setarif całkowicie zszedł na psy, nie? Szaleje tam arcydemon, a drogę po nim znaczą z Gliszcza! Lee i Hagen oblegają ruiny. Znowu się kłócą. Każdy z nich ma inny pomysł na to, co zrobić z ocalałymi Setarifczykami. Niedługo pewnie rzucą się na siebie nawzajem. Nieważne, czy jest tu gdzieś demon, czy go nie ma. Jeżeli król ich nie poskromi, to się pozabijają. O jakich kobietach mówisz? No, o wojowniczkach. Grabieżcach z sąsiedniej wyspy. Mówią o sobie burzowe kruki. Zjawiły się tutaj z harpiami i bez wahania zabrały wszystko, co mogły.
Słyszałem opowieści marynarzy. Podobno burzowe kruki to plujące ogniem olbrzymki ze stalowymi melonami. Ale prawda jest taka, aż się posmarkałem. Po prostu wiedzą, jak cię załatwić. Nie? Ale po co na Beliara zamknęły cię w klatce? A skąd mam wiedzieć? Może potrzebują niewolników? Sam wiesz, krąży wiele plotek o sąsiednich wyspach. Podobno mieszkają na nich same kobiety. O, cholera. Polują na mojego ptaszka. Ich przywódczyni wspomniała coś o słodkościach i mówiła do mnie, kochanie. Ale jak się nad tym zastanowić, a ja się zastanowiłem, to są w życiu gorsze rzeczy niż oddanie się w ręce gorącej kobitki. Stary Reuter ciągle się do czegoś nadaje, nie? Może to ludożercy? Ej, ty to mi zawsze napierdzisz do miodu. Najpierw cię stąd wydostanę. Widziałeś może, gdzie trzymają klucz? Ma go przy sobie przywódczyni burzowych kruków. Wołają na nią Krwawalana, czy jakoś tak. Dobra, złożę jej wizytę. Miej się na baczności, brachu. Założę się, że to przeklęte babsko czai się tuż za rogiem. Dziwne. Ty, pozwalają walczyć mężczyznom. A może, kurde, wyciągniemy go z klatki, co? Moim niewolnikom. Łupy! Co tutaj, kurwa, siedzi? Czekajcie, kto to jest? Ty, czemu ja go nie mogę wyciągnąć z tej klatki, zamiast walnąć w ten bambus? Bez sensu w ogóle to jest. Nowi wyspiarze są równie słabi jak Argańczycy. Łupy! Ładne. Mąż w domu się ucieszy. To masz męża? Z góry przepraszam, jeśli teraz komuś rodzice wbili do pokoju z takimi odgłosami, niestety. No, ciężko to wytłumaczyć. Lepiej zmienić na pornola, niż wytłumaczyć, kurde, Dawidka, że się ogląda. To nie moja harpia! Co ci strzeliło do głowy? Czyżby moja strzała? Atakujemy! Nie krzycz! Jezus Maria! Jezu, ja nie mogę, jak baba ryczy, to koniec. Dla faceta to jest śmierć. Mamy jakieś te questy. Popiół, za polami lawy, ruiny, odszukaj Diego oraz jego kompanów. Po drodze do Sedawit natrafiłeś obozowisko, dziki wojniczek, zdobądź klucz do klatki.
Z wąburzowymi krokami najwyższy popełnił, że nie zdołał powiedzieć go do klatki. Klucz posiada ich przywódczyni Lana, przypuszczenie, że znajdzie się w pobliżu obozowiska na plaży. To może nie zlutowałem. Hopsa. Hopsa. Myk. O, Holender. Ile przedmiotów. Dobra, będzie trzeba iść do góry po prostu, no, nic więcej. A tej co się stało? Głęboka kieszeń? Wiesz co? Po prostu w gotiku. A czy tu też jest tak, że tu nie ma ograniczonego tego, nie? Miejsca w ekwipunku. Można zbierać wszystko. Może tutaj się gdzieś znajduje. O cholera, pantery tu są. A pantery mocne jakieś, patrzcie. Trzy, Gothic 3 najlepszy. Kurde, nie umie jej znaleźć tej babki. W pobliżu obozowiska na plaży. No ale kurde... Moim niewolnikom. O, harpeły tu są i tam jest ta przywódczyni. Łupy! Jakie? Co łupy? Gdzie? Kto strzela? To? Ty? Chodźcie dziewczyny, pogadamy sobie. Kurde, macie. No. Stalowe melony mają, faktycznie. Dobra, łuk. 58 obrażeń. Waracki łuk 58. Uszkodzony łuk gońca leśnego. Hopla. Dobra, to damy tu. I teraz powinniśmy tutaj sobie zrobić. A, to jest doskonała lecznicza mikstura. Dobra, zrobimy tak. Jakby tak się miało tutaj coś przydarzyć złego. To nie moja harpia, co? Nie mogę z nimi, bo one wrzeszczeć będą. Ja muszę je pokonać w ten patologiczny sposób. Chodź tutaj. Sparaliżowana, kurde, bo zauważyłaś takiego wspaniałego faceta. Męskiego, umięśnionego, silnego, przystojnego. No ja wiem, że od razu zmieniłaś tutaj swoje preferencje seksualne. Nagle już hetero jesteś.
nie moja karcia. Widać już w oddali Setarif, który jest ruiną już tak naprawdę. O cholera. Cholera, jak ona z łuku strzela, no. Chodź tu, kurwa. I siup, i porobiona. Dobra, idę z, i tą babkę, żem ubił. To idziemy teraz uratować tych naszych ziomeczków. Co tak zabiera HP? No właśnie nie wiem, no ona z łuku tak strzelała chyba i tak strasznie dużo obrażeń mi zadawała. Kobiet nie wolno nawet kwiatkiem. Zobacz ten miecz. To była jednoręczna, wiesz? Ona ma jednoręczną. W sumie można by było grać jednoręczną bronią z tarczą, jakbyście chcieli, to mógłbym tak się zmienić troszkę, ale... Łuk ktoś miał? Dystansowa. Ale to była kusza. Problem z kuszą jest taki, że ja mam mało bełtów. A kusza jest zajebista. Dobra, wezmę sobie tą kuszę. Z takim małym mieczem? No właśnie, wstyd trochę. Prawdziwy wojownik nie używa miecza. Hej, ziombel. Masz ten cholerny klucz? Tak, mam ten klucz. Oho, to chyba jestem ci winny kolejną przysługę, Jeśli jeszcze się dowiem, że masz przy sobie trochę miodu dla starego Reutera, to chyba cię poślubię, bogowie mi świadkiem. No ja dziękuję, muszę to już się wolę... tym zająć. No chyba wolę babę. Otwieraj ich. A, rozumiem, że to jest Braku, tylko... Te... teraz nie mogę! No co nie możesz, no? Aha, to są i tak żołnierze zwykli, to oni... Oni mi nic nie powiedzą. Dobra, to idziemy. Dobra, słuchajcie, teraz będziemy szli w tym kierunku, mamy kolejne zadania. Zobaczcie, jak tu dżungla, jak tańczą drzewa, jak palmy się kołyszą. Idziemy tam. Do tego splugawionego miasta. W ogóle ono mi się jakoś Dalaran przypomina, nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że tu są takie kopuły, jeśli chodzi o ten... o budynki. Tak Dalaran mi przypomina i... historycznie też, też Dalaran był, też był niszczony. Lordaeron. Kurwa, we. Spójrz na tańczące drzewa.
Tak, dobra, zakończymy sobie tutaj nagranie pierwszego odcinka, równo godzina za nami. No i co mogę powiedzieć? Więc powiem tak. Dużo osób mówiło, że ten dodatek powinien być częścią gry i nie powinno się tego rozdzielać. Nie powinno być to jako element dodatkowy rozgrywki. No i na razie też tutaj podtrzymuję to zdanie, bo z fabularnych rzeczy to co? No porozmawialiśmy z gościem na samym starcie i to tyle. I potem żeśmy szli 20 minut przez jaskinię. Teraz żeśmy baby nawalali. Pogadali z gościem w klatce, no i mam nadzieję, że zaraz się coś bardziej rozkręci, bo inaczej... Pff.